Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mój kolejny gość zdalnie, bo wczorajsza debata na kampusie skończyła się bardzo, bardzo późno. Późno wieczorem. Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja również serdecznie witam. No właśnie, wczorajsza debata zakończyła się bardzo późno wieczorem. Dwie twarze samotności. Samotność starszych, samotność młodszych. Ta debata odbyła się w towarzystwie wybitnych postaci na scenie, ale też wydaje mi się, że publiczność, można śmiało powiedzieć, też była wybitna, bo starość, samotność nie brzmi sexy. To nie są popularne tematy do dyskusji. Uciekamy od nich. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście wczoraj publiczności nie zabrakło? Czy od tego tematu samotności, starości wczoraj młodzi ludzie na kampusie w Olsztynie nie uciekali? Nie, nie. Dla mnie to było zadziwiające. Nawet tak poczułam się troszkę nie w porządku, bo powiedzieli mi organizatorzy, że ten nasz panel cieszył się tak wielką popularnością, że opustoszały inne miejsca spotkań. Młodzi ludzie uznali właśnie to spotkanie, tą debatę na temat samotności jako bardzo ważną. I jak powiedziała pani, że były wybitne osoby na scenie, bo to prawda. Mieliśmy przyjemność gościć panią Teresę Lipowską i pana Andrzeja Seweryna. Osobą współprowadzącą był wydawca książki, o której zaraz powiem, pan Jakub Buczek. I to dla nas było tak naprawdę takie spotkanie elektryzujące. Młodzi ludzie, przychodząc na ten panel, na to spotkanie, nie wiedzieli, czego się mogą spodziewać. Natomiast przygotowaliśmy się bardzo tak dogłębnie na to spotkanie, żeby powiedzieć i o statystykach, bo każdy ma wrażenie, no dobra, może ja tak nie do końca się czuję w tej samotności, w sytuacji, w jakiej jestem, no ale może jestem jedyny, jestem może wyjątkowy, a samotność to jest w tej chwili zjawisko globalne. Mówi się o pandemii samotności. Cytowaliśmy rewelacyjną książkę pani Noriny Hertz, Stulecie samotnych, którą polecam z całego serca. To powinna być lektura obowiązkowa. Jest teraz taka sytuacja na świecie, że na przykład co trzeci Brytyjczyk uważa się za osobę samotną i do tego stopnia to był problem tak istotny dla Brytyjczyków, że premier powołał pełnomocnika do spraw samotności. Podobna sytuacja jest właściwie na całym świecie, bo mogłabym to cytować. Duńczycy odczuwają podobnie samotność. W Szwajcarii, bogatej Szwajcarii, jest co ósmy Szwajcar twierdzi, że nie ma żadnego przyjaciela i nie ma z kim komunikować się. Ale to nasze spotkanie odbyło się dlatego, że w naszej fundacji postanowiliśmy wydać książkę. Książka nazywa się Tacy Sami. Wzięło w niej udział 9 fantastycznych osób, które zgodziły się podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat samotności, a pan Jakub Buczek wydał tą książkę. Książka ukaże się już we wrześniu. I myślę, że te przemyślenia osób niezwykłych, takich właśnie jak dwie osoby, które cytowaliśmy, pana Marka Konrada, siostry Małgorzaty Chmielewskiej, o samotności matki mówi pani Marta Żmuda-Szybiatowska, Michał Bajor. Ciekawe refleksje, warto z nimi się zapoznać. Zachęcam do kupna tej książki. Tak jak słyszę te słowa o samotności w innych krajach, zastanawiam się, czy nam Polakom, patrząc na naszą mentalność, ale też na to, jak zmieniamy się, jak zmieniają się nasze zainteresowania, jak zmieniają się nasze relacje, jak wygląda ten nasz czas wolny, często spędzany przed ekranem, czy to dużym, czy też małym. Czy nam to grozi? Czy również będzie można za chwilę mówić, że Polak walczy z samotnością, że ta samotność nam doskwiera? Czy to jest nasza przyszłość? To,
To nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość. To jest teraźniejszość. Dla mnie rzeczą niezwykłą było to, że po panelu bardzo wiele młodych osób podchodziło do nas i dzieliło się swoimi problemami. Mówiło, ja nie wiem, komu mogę powiedzieć o moich problemach, bo kiedy my mówimy o samotności, to mówimy, no okej, nie mam koleżanki, kolegi, przyjaciela, ale samotność to jest bardzo złożone zjawisko i wtedy mówimy o samotności, jeśli mamy takie wrażenie, że w stosunku do mojej osoby nie ma żadnej uważności ani ze strony rządzących. To, co chcę powiedzieć, nie jest słuchane. Moje poglądy są jakieś gdzieś tam z boku, jestem osobą bezwartościową, że nie jestem kimś ważnym we własnym domu, we własnym środowisku, w mojej pracy. Więc to jest zjawisko naprawdę globalne. Jeśli pomyślimy o tym, bo wczoraj młodzi ludzie byli bardzo zdziwieni, jak mówiłam, że doszło do tego, że na przykład w czasie pandemii gro osób mówiło, że nie boi się zachorowania, tylko boi się osamotnienia. To uwięzienie nas w czterech ścianach dla bardzo wielu osób było traumatyczne. Jeśli mamy teraz taką sytuację na świecie, że można sobie wypożyczyć przyjaciela, płacąc za to naprawdę duże pieniądze, żeby z kimś pójść do kawiarni, do teatru, we własnym domu spotkać się, porozmawiać o książkach, o kulturze, nie wiem, cokolwiek byśmy chcieli, jakikolwiek temat poruszyć z taką osobą. Płacimy za to duże pieniądze, ale ciągle jesteśmy w tym samym miejscu. W Japonii w tej chwili produkowane są roboty, robot przyjaciel, ktoś taki, kto w naszym domu, prawda, krąży. To są takie dla nas zadziwiające sytuacje, że mężczyźni oświadczają się robotom, biorą z nimi śluby. Są sytuacje, że osoby starsze za tym robotom zapisują swój majątek, to osoby stają się spadkobiercami. To jest bardzo trudne zjawisko i ta samotność, ona nie wzięła się tak z powietrza, mimo że żyjemy teraz w takich czasach, kiedy możliwość komunikacji jest niebotyczna, niezwykła. To kliknięcie w guzik naszego smartfona i możemy tak naprawdę rozmawiać z ludźmi z całego świata. Wszelkie media społecznościowe są taką ułudą. Piszę jakieś tam posty, lajkują mnie ludzi. O, super, fantastycznie, jestem jednym z was. Dla innych osób to jest gigantyczna frustracja, dlatego że mam mniej lajków, nie odpowiadają mi na moje posty. A potem to wszystko tak pęka jak taka bańka, bo fajnie jest pogadać z kimś, jak ktoś mówi, robisz super rzeczy, fantastycznie wyglądasz, takie fajne rzeczy gotujesz. Ale potem na przykład przychodzi choroba i nie ma takiej osoby, która powiedziałabym, ja mam takich przyjaciół, jak chora byłam na COVID w grudniu zeszłego roku po raz drugi, to moje przyjaciółki mówiły do mnie, słuchaj, czy ci rosół skóry podnieść pod drzwi, czy osoby z mojej fundacji mówiły, pani prezydentowo, w czym trzeba pomóc? Chętnie ugotujemy, przyniesiemy i tak dalej, i tak dalej. Więc tego typu więzi są szalenie ważne. Samotność jest tak naprawdę tak bardzo bolesna i powoduje, że wiele osób zapada na bardzo ciężkie choroby. To są depresje, to są samobójstwa. Dlatego to jest wielka sprawa do rozwiązania kwestii politycznej, społecznej, gospodarczej. Jest bardzo wiele do zrobienia i to muszą być rozwiązania systemowe, bo zadziało się bardzo dużo złych rzeczy. Gadam dużo, co? Bardzo dużo, bardzo dużo złych rzeczy, to prawda, ale jak myślę o samotności, to od razu myślę też o kobietach, bo my od jakiegoś czasu, my kobiety, mówię wszystkie Polki, toczymy walkę o nasze prawa od jakiegoś czasu. Ta walka czasami też odbywa się w samotności. Czy tutaj widzi pani w najbliższej przyszłości jakieś rozwiązania? Czy naprawdę my Polki mamy szansę żyć w takim kraju, że pewne rzeczy i pewne rozwiązania będą oczywiste? Mam taką głęboką nadzieję. Nadzieję pokładam nie tylko w kobietach mojego pokolenia, bo
To były inne czasy, kiedy przyszłyśmy na świat i mierzyłyśmy się z zupełnie innymi wyzwaniami. Ale spotykam tak ogromną ilość młodych, bojowych, fantastycznych dziewczyn, które potrafią się skrzyknąć w dla nich ważnych sprawach, czy nawet mniej ważnych marsze, które były organizowane przez młode Polki, marsz czarnych parasolek, marsz w kwestii zmiany prawa aborcyjnego jest tego najlepszym przykładem. I jak przyglądam się nawet przez pryzmat osób, które współpracują z naszą fundacją, to co działo się przez ostatni rok w kwestiach Ukrainy, to ja nie przypominam sobie, żeby tak wiele fantastycznych kobiet zechciało włączać się w działania, które dla mnie są ważne, dla nich są ważne. Bo chciałam pani powiedzieć, że jeśli chodzi o tą samotność, to z badań, które zostały wykonane przez Instytut Pokolenie, wynika, że bardziej samotni czują się młodzi mężczyźni do 25 roku życia. No to ciekawe, to zaskakujące. Ja myślę, że dobrym momentem na to spotkanie i początek budowania relacji może być 15 października, jak spotkamy się wszyscy przy urnach wyborczych, bo to jest taki dzień, który powinien być świętem wszystkich Polaków. Prawda. Czy dla pani ten dzień też jest wyjątkowy? Sam fakt, że możemy pójść i oddać głos? No, absolutnie. To jest nie tylko nasz obowiązek wynikający z konstytucji, która dla mnie jest najważniejszą książką, którą nawet włożę w samochodzie, mam na podłokietniku konstytucję, pierwszą z tych konstytucji podpisaną przez mojego męża. Tym bardziej jestem dumna, bo mąż był szefem Komisji Konstytucyjnej, więc to wszystko jest dla mnie szalenie ważne. Wybory to nie tylko obowiązek, ale przywilej. I z takich przywilejów trzeba korzystać. To jest święto, to jest bardzo ważny moment, gdzie powinniśmy radośnie iść do urn wyborczych, namawiać naszych bliskich i tych mniej bliskich, bo myślę, że to jest najważniejsze zadanie. I przede wszystkim młode kobiety, bo dla mnie statystyki, które ostatnio czytaliśmy, że dziewczyny w wieku 18-25 lat nie chcą iść do wyborów, jest dla mnie czymś niewiarygodnym. W moim wieku ja mogę powiedzieć, okej, przeżyłam ciekawe życie, wychowałam fajne dziecko, jestem osobą spełnioną, w związku z tym, co by się dalej działo, to nie ma dla mnie znaczenia. Ale dla was młodych to są najważniejsze decyzje waszego życia. To te osoby, które zostaną wybrane do parlamentu, będą podejmowały decyzje w waszym imieniu. Wy, wasze dzieci będziecie pokutowały za to, jeśli nie pójdziecie na te wybory. Bo paleta ugrupowań, które mamy, mówię o ugrupowaniach opozycyjnych, jest naprawdę szeroka. Poczytajcie programy, chodźcie na spotkania wyborcze. Namawiam także do tego, żeby zgłosić się do komisji wyborczych jako członkowie. Wiem, że to jest chyba dosyć teraz skomplikowane, ale dla mnie to było niezwykłe. Moja siostra jest w komisji wyborczej. Wiele moich przyjaciółek i przyjaciół wpisało się do komisji wyborczych, żeby patrzeć na ręce obecnej władzy. Więc promiennie, z uśmiechem, mamy cały dzień na to, żeby pójść i oddać swój głos. To są najważniejsze wybory po 1989 roku. To jest i obowiązek, i przywilej, z którego powinniśmy skorzystać. Powinniśmy, musimy. Tak, to prawda. Musimy. Już 15 października. Nawiązała pani przed chwilą do tej konstytucji podpisanej przez osobistego małżonka. Ja tak z troski muszę zapytać, jak zdrowie, bo w przestrzeni publicznej pojawiły się komunikaty, że jakieś problemy się pojawiły. No wiadomo, natury i wieku czasami nie możemy oszukać, ale mam nadzieję, że wszystko w porządku. Tam zaraz wieku nie oszukamy. Oszukujemy, ile się da. Tak. Trochę takich niefajnych problemów z kolanem mąż ciągle ma i jeszcze to trochę potrwa. Wszczepiono mężowi bakterię paskudną w kolano. Ale jest coraz lepiej. Pięknie dziękujemy za troskę, bo tutaj także i w kampusie, i we wszystkich innych miejscach wszyscy pytają, jak kolano prezydenckie. Powolutku do przodu.
Ma się świetnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja tak na koniec jeszcze dorzucę, że na te wybory 15 możemy zabrać kogoś samotnego ze sobą na ten spacer do urny. O, poprawimy wtedy sobie i komuś nastrój, a przy okazji skorzystamy z tej, no, z tego, co nam dane, wspominając ten przywilej. W grupie raźniej. W grupie raźniej, tak. Warto. Tak jest. Do tego 15 października trochę czasu mamy, więc przekonujmy tych nieprzekonanych, żeby koniecznie przy tych urnach się znaleźli. Także do zwycięstwa, kochani. Dziękuję bardzo serdecznie. Tak jest. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam oczywiście stąd, tu z naszego mobilnego studia. Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Dziękuję bardzo serdecznie.